24 na 7. Serce Dawida. Wyjątkowa konferencja, wyjątkowe wydarzenie. Głębia Bożej chwały, uwielbienie, które rozpoczęło się o poranku, zakończyło wieczorem dnia następnego. Czego tam doświadczyłam? Przebywania pośród ponad 1000 ludzi, rozpalonych pragnieniem wołania o więcej Jego samego. To jest niesamowite, jak można widzieć, jak wszyscy razem, złączeni w jednym miejscu, wołamy do Boga, który jest prawdziwy, że chcemy Jego samego. Co się wydarzyło, co się wydarzy. Wierzę, że Bóg po prostu gromadzi nas, by wzbudzać coraz większy ogień, coraz większy żar miłości do Jezusa, by Polska zapłonęła, by Polska wezwała imienia Pana Wszechmogącego i by serca ludzi płonęły dla Niego, by płonęły ogniem, który się będzie wzmagał i wzrastał, by płonęły i jaśniały, by Polska była znana z tego, że należy do Pana.